Jan Bancewicz, od dłuższego czasu skupiony na rysunkach, tym razem postanowił pokazać kolekcję obrazów olejnych. To od nich zaczynał malowanie. Olej jest jakimś takim moim zasadniczym warsztatem. Olej. Tu na przykład są obrazy dwa robione akrylem. I niestety, ale akryl dla mnie jest trochę jakiś taki zachłodny. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie sięgnie po akryle. Prezentowane na wystawie obrazy to kilkuletni dorobek artysty, dominuje na nich architektura Bolesławca, dolnośląskie zamki i martwa natura. Rzeźbą Jan Bancewicz zainteresował się dopiero niedawno. Zaczęło się przede wszystkim od zbierania korzeniokształtów nad morzem. Wprawdzie rzeźbiarstwem artysta zajął się niedawno, ale wypracował już swoją własną formę, to ptasi koniki. Pierwszy okaz pojawił się przypadkowo. To było wymyślone w czasie pracy, na nocnej zmianie, nie wiedziałem co ze sobą robić. Wziąłem klocek drewna i zacząłem kombinować. Zacząłem rzeźbić ptaka, ale sobie myślę, no ptaka, no co ptak, no przecież każdy wie jak ptak wygląda i co. Coś zmienić w ptaku i wtedy zrobiłem mu łeb koński, od tego się zaczęło. Z czasem zaczęły powstawać kolejne egzemplarze, a obok nich rzeźby odmienne tematycznie. Te o charakterze religijnym czy formy abstrakcyjne. Artysta urodził się w 1933 roku w Saint-Denis we Francji. Po wojnie rodzice zdecydowali się powrócić do Polski. Liceum Sztuk Plastycznych ukończył we Wrocławiu. Dorosłe życie związał z Jelenią Górą, potem z Bolesławcem. Wystawa prac Jana Bancewicza to już kolejna wystawa, powstała z inicjatywy Bolesławieckiego Koła Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego.